Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Oliwia ma lęki, a Stasiu ma nerwicę. Także sąd w Montanie w sierpniu powiedział, że młodzież ma prawo do tego, żeby no oskarżyli cały stan o to, że stan nie wyrabia się, czy nie robi nic w kierunku ochrony ziemi i środowiska. I ich nerwica, ich lęki są powodem, że stan musi się zmienić. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Świeczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No to mieć konstytucyjne prawo, młodzież ma mieć konstytucyjne prawo do lęków i do nerwicy, no to już pokazuje, że obłęd lewactwa amerykańskiego, no a szczególnie sądownictwa, prawników, no oni wszyscy powariowali. Po prostu to jest banda kretynów i wariatów. No ale fakt jest faktem, że anxiety, lęki, nerwice wzrastają szczególnie w Ameryce. W Ameryce hipisi, komuniści od lat 60. doprowadzili całe społeczeństwo do kompletnego zwariowania. No tak jak widać w kongresie, tak jak widać wśród polityków, tak jak widać wśród aktorów, wśród Hollywood, uniwersytetów. Ameryka cała po prostu ta lewacka zwariowała. No i doprowadza do wariacji całą resztę. No jest nadzieja, że jeszcze w Ameryce demokracja istnieje, no i że będzie głosowanie, no i da się wyplenić te ideologiczne chwasty, no bo coś takiego jest nieprawdopodobne. Badania pokazują, że 27% społeczeństwa amerykańskiego teraz ma lęki. No i było tylko 8%. W 2019 roku za Trumpa było 8%, a teraz jest 1/4. Także że po prostu to jest jakieś, to jest straszne, to jest przerażające, to jest po prostu nie do uwierzenia. Ilość młodych ludzi, dzieci i młodzieży trafiających na pogotowie wzrasta po prostu, to jest lawina. No, pytanie jest teraz, czy ja, czy ty mamy jakieś tam lęki, czy nerwice. No, klinika Mayo, no to oni tam w zasadzie pokazują, że codzienne życie to jest jedna wielka, to są jedne wielkie lęki i nerwice. No, wspominają, że nerwowe takie uczucia, że czy poczucie zagrożenia, że serce bije, że się szybko oddycha, że się człowiek poci, że ma problemy ze skoncentrowaniem. No ale to wszyscy coś takiego mają, ale teraz psycholodzy i psychiatrzy wmawiają, że to jest po prostu coś, co musi być zapobiegane. No, trzeba popatrzeć, dlaczego ci ludzie mają takie rzeczy, no i trzeba zapobiegać. No i dlaczego są takie rzeczy? No bo jest środowisko. Jest środowisko i badania inne pokazują, że wśród ludzi od 18 do 24 roku, no to mają około 60% tych właśnie lęków i tej nerwicy. No to jest straszne. To jest straszne, żeby połowa czy 60% była nieustannie zastraszona. No ale skąd to się bierze? No wzięło się to wszystko z tej paniki, z zamknięcia tych szkół. No ale to nie tylko to. Gimnastyczka, taka czarna gimnastyczka Simone Biles, czy amerykańska tenisistka Naomi Osaka, no w zasadzie to ona wybrała flagę czy barwy japońskie. Ona grała pod flagą japońską. No ale jedna i druga w zasadzie w trakcie tych rozgrywek z nerwów się wycofali i powiedziały obydwie, że nie mogą ćwiczyć. Były takie rozgrywki w golfie. W golfie to też jeden z tych komisarzy
z komisji też zdenerwowany, wycofał się od razu po tym, jak tam się wszystko było ogłoszone, jak ta cała Liga Amerykańska tego golfa połączyła się z Arabią Saudyjską i zrobili jedno. Wszyscy jacyś są nerwowi, wszyscy się załamują. No i co to jest? To wygląda na to, że to jest jakiś nerwowa grypa w Ameryce. Ale dlaczego tylko w Ameryce? No można oskarżać te środki przekazu. Te wszystkie platformy socjalne, ten brak snu. No i można powiedzieć, że może kiedyś też nie pokazywano, co się dzieje wśród młodzieży. No ale ogólnie rzecz biorąc, to lewactwo robi wariatów. Robi wariatów ze wszystkich wszyscy ci narcyzi, wszystkie te Instagramy, te Facebooki, no do pewnego stopnia YouTube'y. To jest problem. To jest problem i ten strach po prostu jest napędzany. Jest napędzany. No najbardziej to się boją, no czy zostali przekonani, że świat przestanie istnieć. Ta idiotka socjalistka Aleksandra Ocasio-Cortez, no ona jest w kongresie, zarabia 170 tysięcy, była kelnerką, no i tam komuniści ją wepchali na świecznik polityczny, no to ona 3 lata temu, w 2019 roku chyba, powiedziała, że ziemia po prostu się rozpadnie, jak nie będziemy brali większych podatków i nie będziemy tej ziemi ratowali, to wszystko się zakończy za 12 lat. No, czyli w zasadzie no to mamy jeszcze 8 lat. Także faktycznie dużo tej młodzieży no to się martwi. No tyle tylko, że każdy normalny rozumie, że te wszystkie sekty, szczególnie religijne, no to zawsze pokazywały, że będzie koniec świata, no ale to się teraz odbywa na poziomie państwowym. Biden tak samo wyszedł i zaczął opowiadać, że będzie koniec świata, że jest kryzys klimatyczny, no i że to jest zagrożenie egzystencji, czyli wyglądałoby, że czterech jest apokalipsy po prostu galopuje, żeby nas zniszczyć. No jeżeli prezydent jest takim kretynem amerykańskim, żeby takie rzeczy mówić, no to jak ta młodzież ma żyć? Jak oni mają żyć? Teraz ostatni artykuł był w tej gazinówce New York Times. To dlaczego ja zaczynam rozmowę na pierwszej randce o kryzysie środowiskowym? No bo wygląda na to, że już drugiej randki nie będzie. Ci wszyscy ludzie powariowali, ta młodzież szczególnie powariowała. No drugi ten start, strach, no to jest covidowy. To jest ten covidowy strach, nerwica, panika. No ale to zrobili politycy. Pozamykali miasta, pozamykali szkoły, podwójne maski, potrójne maski, jakieś z pleksyglasy na twarzy, ludzie wycierający jabłka, jedzenie, zostawiający produkty na zewnątrz, to wszystkie te imprezy pokazowane, zakaz wejścia do kościołów, zakaz wejścia do szpitali, te przymusowe w zasadzie przymusowe szczepienia, no to wszystko doprowadziło do tego, że ten strach wszedł pomiędzy nas, wszedł pomiędzy ludzi, wystraszył wszystkich, doprowadził do jakiejś takiej rezygnacji, do tego doszły te wszystkie monitory z Zooma, te wszystkie oglądanie Netflixów, do tego różne gry wideo, no ludzie tam się dopalali tą dopaminą, no szczególnie wśród młodzieży to jakieś podniecenie, nieustanne rozruszanie i rozdygotanie, nie ma nic co uspokaja młodych ludzi szczególnie, no starsi, no to w zasadzie rozumieją to wszystko, ale dla młodzieży no to jest makabra. Tak samo status przez ostatnie
kilkadziesiąt lat, no to tak jak w Ameryce, no to, się ludzie wspinają po tej drabinie społecznościowej. No i, tak jak w każdym normalnym kraju, no to było tak, że mają studiować dosyć sporo, brać jakieś kursy takie uniwersyteckie w szkole średniej, żeby, pokazywać, że, mogą być przywódcami i tak dalej, żeby byli zaangażowani, żeby dostać się na uniwersytety. No i bardzo często tam się dostają, a tam komuniści im tłumaczą, że, oni są opresorami, że oni mają jakieś przywileje, że, są białymi, że, Ameryka została zbudowana na krwi, na pocie czarnych, żółtych, czerwonych. No mają wmawiane, że, w zasadzie mają krew na swoich rękach, dlatego, że, ich tam przodkowie, przypuszczalnie bardzo często nawet nie byli w tym czasie w Ameryce, no ale to mają płacić reparacje wszystkim innym. Także, że te 70-80% białej młodzieży, no to 3/4 z nich po prostu została masieczkę w głowie. Inne kolory skóry też mają wmawiane, no ale z innych stron. Także no, trzeba oskarżać państwo, budżetówkę, urzędy, koledże, uniwersytety i tak dalej. No do tego też młodzi ludzie, no to boją się mówić. W Ameryce jest po prostu zastraszanie, zagłuszanie, zahukiwanie i to się zaczyna od profesorów. Młodzież delikatnie musi dobierać swoje słowa. Woli milczeć niż cokolwiek powiedzieć, no bo właśnie, żeby nie była oskarżona, że jest rasistowska, jak się nie śpiewa tak, jak partia komunistyczna w Ameryce każe, no to się milczy. To jest to, że te 4 lata w koledżu, no to oni uczą się oszukaństwa. Takiego oszukaństwa po prostu ze wschodnich Niemiec, hipokryzji, udawania. To jest coś, co wszystkim, u wszystkich doprowadza po prostu lęki i nerwice. To jest indoktrynacja polityczna, jest tak nieprawdopodobna, jakieś słowa o mikroagresji, o najróżniejsze przestrzenie takie bezpieczeństwa, no bo często jak tam te dzieciaki się denerwują, no to ich tam biorą do tego pokoju, mówią, poleż sobie na poduszce, tu jest bezpiecznie. Obawa i strach tych nawet nieuprzywilejowanych, te biedne dzieci, białe dzieci z rodzin robotniczo-chłopskich mają namawiane, że mają przywileje dużo, 100 razy większe niż inne kolory skóry. Muszą pisać najróżniejsze jakieś w szkole, jeżeli mają eseje jakieś pisać, no to zawsze muszą się samokrytykować, obijać i obwiniać, żeby dostać jakieś dobre oceny. No jest to jakiś sztuczny twór, jakieś psychologicznie, to jest straszne obciążenie dla młodych. Nikt nie jest w stanie wytrzymać. W Ameryce nawet nazywa się Master Bedroom, czyli powiedzmy pańska sypialnia, no master to jest pan, właściciel, no to teraz ta poprawność polityczna, no to każą mówić, że to jest, że to się nie mówi ten master bedroom, tylko że to jest taki podstawowy bedroom. Dzieciaki, młodzież idzie do ubikacji i tam jeszcze sika do urinali mężczyźni, młodzi ludzie, no a tam wiszą tampony, powiedzmy, na ścianie dla innych chłopców, tak? Także to jest jakieś ogłupienie, to jest ci młodzi ludzie po prostu nie wiedzą
w co wierzyć, nie wiedzą, co myśleć, nie wiedzą, co robić, no ale są napychani tym wszystkim, zadzwonią do domu z jakimś z rozczarowaniem, no to im rodzice mówią, że w zasadzie muszą robić to, co nauczyciele im każą. To jest jakaś antykultura rasistowska w sumie, no rozwala. Teraz Lenin i Marx miał wojnę klas, a teraz jest w zasadzie wojna ras. Wojna ras, no i rozwala społeczeństwo. Marihuana też nie pomogła. W Ameryce bardzo dużo stanów zagłosowało. Federalnie marihuana jest nielegalna. Federalnie nie można palić na ulicach, federalnie nie można prowadzić samochodów, federalnie jest to wszystko, nawet posiadanie jest nielegalne, no ale stanowo zrobili to nielegalnie. No tyle tylko, że te debile, którzy proponowali te niby lecznicze działanie tej marihuany, no to teraz dopiero sobie zaczynają debile zdawać sprawę, że w latach 60. no to w 1995 roku, no to ten zawartość w tym tego kanabis w tej marihuanie, no to było 4%. 4%. W 2014 roku, no to było już 12%, a teraz dużo, dużo tych sklepików z marihuaną ogłasza się, że tam jest 20%. Jest taki Godfather, taka... No, wyhodowali taką odmianę, że ma 34%. Czyli w zasadzie no to można powiedzieć, że z piwa to się przeniosło na kiedyś ludzie pili powiedzmy szklankę czy puszkę piwa, a teraz w zasadzie piją puszkę spirytusu. No tak to się zmieniło. To są po prostu straszne zmiany, którzy ci wszyscy debile, którzy proponowali tą marihuanę, chyba kręcą się po głowie. Cały Nowy Jork to śmierdzi. Śmierdzi marihuaną. Jak się nawet jeździ na niektórych ulicach, to widać, że ludzie palą. No, badania są takie, że to nie pomaga. Nie pomaga młodym, doprowadza to do nerwicy i do paniki. No i część jeszcze, no to komuniści doprowadzili, że dużo lewactwa ma lęki antytrumpowe i nerwice antytrumpowe, no ale to są już wykształceni SS-mani. Oni zostani doprowadzeni do tego, tak jak Hitlerjugend. Hitlerjugend chciał strzelać za Hitlera, to teraz jest Biden-Jugend, czy Clinton-Jugend, czy Barack Obama-Jugend. No, to jest straszne. Ameryka po prostu no musi się otrząsnąć z tego wszystkiego. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy wiedzą jak działa społeczeństwo. Komuniści zawsze wymyślają idiotyczne teorie i idiotyczne teorie są zawsze strasznie tragiczne i wyniszczają społeczeństwo. Zdrowia dla normalnych.